Dzień dobry, w kolejnym odcinku. No pomiędzy tym a ostatnim odcinkiem troszeczkę sobie tutaj pograłem, bo miałem, muszę przyznać, mały kryzys. W stosunku do ostatniego odcinka był taki okres, że populacja spadła mi, właściwie wymarła o 1/3, więc później starałem się to jakoś nadgonić, a przy okazji też pobudowałem kilka nowych budynków. Jak widzicie, tutaj się buduje dom mieszkalny, nowy magazyn. Oczywiście wybudowałem również taki ratusz. No, chyba ratusz można to nazwać. Tu chyba jeszcze tego cmentarza nie było, albo chociaż nie pamiętam, czy on był. Natomiast drobne zmiany jeszcze tutaj nastąpiły. Oczywiście tutaj będę chciał przenieść te wszystkie zbieranie tych roślinek, żeby już powoli zacząć móc tutaj sobie spokojnie zagospodarować ten teren. Natomiast w tej części miasta kilka nowych budynków, między innymi kościół, na razie 58 wiernych. Kwestie cmentarne chciałem tutaj po prostu przenieść, takie cztery większe cmentarze, z czego na razie trzy nie są mi potrzebne, więc zostaje ten jeden. A w tej części no już mamy jedną kopalnię otwartą, także tutaj powoli już się wydobywa, a do tej po prostu powoli spływają materiały. I tak na razie wygląda stan mojego miasta, już właściwie można powiedzieć. Zauważyłem też dosyć ciekawą rzecz, że wcześniej na to właśnie nie zwracałem uwagi, że jeżeli ktoś, powiedzmy, z tych zawodów, nazwijmy to tak, mi umierał, a tutaj nikogo nie miałem, to automatycznie no jakby traciłem kontrolę nad tym, kto co robi. Natomiast jeżeli, powiedzmy, tutaj z rybaków nagle mi jeden zmarł, to automatycznie z tych wolnych robotników ktoś wskakuje na jego miejsce, więc staram się cały czas utrzymywać minimum jedną osobę, aby mogła po prostu być jako taki robotnik zastępczy, nazwijmy to tak. No i na razie się to w miarę sprawdza. Tutaj budowy są wstrzymane. Z czym w ogóle najgorzej stoimy? No powiedziałbym, że z kamieniem. Też kiepsko jest z drewnem na opał. Okej, to może bym zrobił tak, że to mi na razie wycinajcie wszystko. Tutaj oczywiście powoli, ale to powoli z tym działają. Więc jest całkiem dobrze. Tutaj pewnie jakiś rynek bym chciał zrobić, co by, myślę, odmieniło troszeczkę i poprawiło jakość mojej osady. Ten cmentarz będę chciał stąd wyrzucić, bo po co mi tak w centrum, skoro tutaj mam kilka. No i na pewno też trzeba by pomyśleć o tym, że właśnie, jak sobie wejdę na ratusz, to mam rzeczy, którymi mogę handlować. Oczywiście jest jeszcze sporo rzeczy, których nie mam, a które chciałbym tutaj osiągnąć, więc do tego potrzebny byłby mi właśnie taki port, który mógłbym gdzieś, powiedzmy, tutaj. Okej, gdybym go umieścił tutaj, chociaż tak trochę dziwnie wygląda, że tak mocno wystaje. Ale na przykład gdybym go umieścił tutaj, czemu nie? Tylko na razie go sobie wstrzymam, bo troszkę trzeba nadgonić z tym, co mam. Okej, tu już się buduje, więc powoli i powoli idzie. Tu już też wszystkie materiały są zgromadzone. Tych na razie nie zaczynam. Tutaj powoli oczywiście też mi zaczynają znosić do tej kopalni, z której będę mógł spokojnie kamień sobie wydobywać, a te dwie są, jak już wcześniej pokazywałem, wstrzymane. Jak tam stoimy w ogóle na naszym głównym widoku? Zdrowie bardzo dobrze, zadowolenie tak na 4,5, więc jest całkiem dobrze. Narzędzi mam sporo, ubrań też mam oczywiście sporo. No, medycznych ziółek jest ok.
Mógłbym też powoli zacząć myśleć o jakiejś bimbrowni. Okej. Make alcohol. Tylko pytanie, gdzie bym to sobie mógł umieścić? Może tak tutaj? Okej. Tutaj na razie to wstrzymam. Trzeba jednak po kolei tutaj skupić się na rzeczach, które mogę robić. Cały czas dużo drewna i kamienia. No de facto mógłbym zaznaczyć tutaj, żeby kamień trochę wydobyli, więc to myślę, że może troszeczkę usprawnić. Okej, niech będzie taki obszar. Ci wszyscy ludzie, którzy będą akurat mieli wolne, będą mogli sobie spokojnie ten kamień tam powydobywać. Tu ewentualnie mógłbym tylko ścieżkę po prostu dorobić. I ewentualnie jeden domek wstawić. Chociaż w sumie tutaj miałbym miejsce na coś innego, coś większego. Także chyba na razie się z tym wstrzymam. Może tutaj? Nie. Nie wejdzie. Tutaj tak samo brakuje zawsze jakiegoś malutkiego fragmentu, gdzie można by ten domek wcisnąć. Że tutaj już jest ta góra, z którą oczywiście nic więcej nie zrobię. Pewnie tutaj też by się przydał jakiś rynek i ewentualnie wokół niego jakieś domy, ale to jest pieśń przyszłości. Okej, no słyszę. Tylko pytanie, czy to słychać stąd, że wydobywają? Czy jednak łupią ten kamień? A, to ciężko stwierdzić. Myślę, że można troszeczkę przyspieszyć, bo tym sposobem to do niczego tutaj nie dojdę. Pytanie, czemu tak na przemian robi? Zamiast po prostu zrobić jedno, skończyć do końca i zająć się następnym. Ile tutaj? 80, 80, 40. No, będzie ciężko. W okolicy ewentualnie mam jeszcze trochę tego kamienia, więc kamienia i żelaza. Nowi studenci, 11 studentów, więc jest dobrze. Szkoda, że nie można tu gdzieś zobaczyć jakiegoś postępu odnośnie tej nauki, no ale nie można mieć wszystkiego. Okej, tak więc, dobra. Była mała przerwa na telefon, ale tylko tyle. Dobra, wracając do gry. No właśnie, teraz mi jedna osoba zmarła, ale w związku z tym, że miałem jednego wolnego gościa, to on po prostu teraz przeszedł na jej miejsce. Tylko że teraz chciałbym właśnie zmniejszyć myśliwego o jednego, wtedy zawsze będę miał tutaj jedną dostępną osobę, no 12 studentów, więc ta zgraja już mogłaby mi się powoli edukować, tak żebym po prostu miał ich do dyspozycji, do ciężkiej pracy fizycznej, do jasnej, ciasnej. No ile można tak? Okej, no mamy tutaj właśnie taką rodzinkę. Mogę oczywiście sprawić, że ta 12 studentów niewykształconych od razu, jakby powiedziałbym, wejdzie mi na rynek pracy, czyli po prostu mógłbym nagle zamknąć szkołę, oni się rozejdą po mieście i po prostu zacznę ich wtedy, będę miał ich do dyspozycji, czyli tutaj by mi się tych 13 osób zrobiło.
ale w związku z tym, że osoby wyedukowane znacznie lepiej pracują, to chciałbym na razie tutaj właśnie spokojnie sobie edukować moje społeczeństwo. Jeszcze trochę miejsca w nim, w tej szkole mam, więc nie ma potrzeby również rozbudowywać. Jestem ciekaw tylko, czy... Nie, to tylko pokazuje, że nauczyciel po prostu tutaj mieszka. Myślałem, że też będzie pokazana jakaś taka zależność, jak daleko ci studenci mają do tej szkoły. I wtedy na przykład, że nie wiem, muszą dłuższy dystans pokonywać, wtedy krócej spędzają ten czas w szkole i tak dalej, ale w związku z tym, że tutaj tego nie ma, to jakby jest jeden problem z głowy. Oczywiście mogę też sobie podpatrzeć inne miejsca, skąd ludzie przychodzą. Tutaj widać, że też jakiś tam kawałeczek do przejścia mają. Tutaj pewnie będzie dosyć daleko, tak, więc tutaj mógłbym de facto na przykład jakieś jeszcze domy potworzyć, tak żeby po prostu mieli bliżej. Tutaj wszędzie jest ładnie blisko, ci sobie chodzą stąd. Oczywiście osoby, które zajmują się wykopaliskami, też mają tutaj dosyć blisko. Mam jedną dodatkową osobę, więc zaprzęgnę ją do pracy w Udrwala. Tak, żeby po prostu tego drewna zaczęło mi troszeczkę więcej ścinać. O, tutaj widzę, że jest jakaś taka dróżka. A, zróbmy od razu taką kamienną. Jakby nie widzę takiej potrzeby, żeby robić szersze te drogi. Na razie chyba po prostu zostawię tak. Raczej korki mi się tutaj żadne nie tworzą. Mamy kolejną osobę. Bardzo dobrze. Tutaj miałem gdzieś myśliwego. Jak tam stoimy z moją kopalnią? Okej, no tylko ten węgiel jakby jest już teraz dostarczany. Więc jest całkiem dobrze. Zastanawiam się, bo... A nie, wszędzie mam po dwóch rybaków, więc myślę, że jest to całkiem dobra ilość. Oczywiście jedzenia cały czas mam duży zapas. 11 tysięcy. Jak stoimy z magazynami? Okej, no nie jest najgorzej. Tutaj jest troszeczkę oczywiście luźniej, z tego względu, że tam po prostu mało się produkuje. Tutaj raczej po prostu dostarczają stąd, bo mają bliżej. Dzięki temu ta trójka, te trzy domki mają oczywiście znacznie bliżej. Mógłbym podwyższyć liczbę budowniczych. To myślę, że troszeczkę mogłoby mi pomóc w tempie tutaj budowy tej kopalni. To wydobywam żelazo. Oczywiście mogę zmienić to na węgiel, ale żelazo w obecnej chwili jest mi o wiele bardziej potrzebne, chociaż gdybym miał też węgiel, to ciebie nie chciałem. To tutaj mógłbym jeszcze tworzyć, bo tu są żelazne narzędzia, tu są stalowe, które oczywiście byłyby o wiele trwalsze. Z tym, że na razie no mam tą jedną kopalnię. Mógłbym... Pytanie, czy mógłbym tutaj na przykład wcisnąć drugą. No właśnie, jest... Okej, no tam niby mogę. Obok tej, z drugiej strony. A też tak musiałbym ją wcisnąć, więc ewentualnie mógłbym po prostu w tym miejscu już sobie zaplanować kolejną. Myślę, że mogę tak zrobić, z tym, że właśnie wstrzymam jej budowę. Ok,
Okej, w ten sposób... I tutaj zrobimy taką oto ścieżkę. Ja myślę, że mogę zrobić w ten oto sposób, a tutaj miejsce oczywiście sobie powiększę. Okej, robotnicy szybko wykonają tę ścieżkę, więc będzie po prostu na przyszłość. Tu ewentualnie będę mógł jakieś domy wcisnąć i tak dalej, więc jest to dobrze. Co tutaj? Kamienie. A, tu żelazo by było potrzebne. Okej, no żelazo idzie w miarę wolno. To sądziłem, tak spojrzałem tylko na ten, myślałem, że kamień. A skoro żelazo, to ja żelazo stąd też mogę powydobywać. Albo inaczej. To wyłączę. Bo tutaj kamienia nie potrzebuję, potrzebuję żelaza. Także zacznijcie mi to żelazo stąd wydobywać. Jeszcze 31 sztuk bym potrzebował. Okej. Powoli tutaj się wszystko zapełnia. Okej, jakieś tam pojedyncze sztuki żelaza już właśnie trafiają, które oczywiście powinny zaraz trafiać do mojej kopalni. Pytanie, czy gdzieś tutaj mi nie brakuje, bo mam teraz czwórkę, cztery osoby, więc może po prostu zwiększę wydobycie tej kopalni. Tu na razie tylko 3% jest wydobyte, więc jest naprawdę bardzo dobrze. To? No, to też mogę od razu wydobyć. Skoro jest blisko, to nie ma co. Okej, stamtąd będą mi jeszcze wydobywać. Tu mamy 8, 12 łącznie. No, to zaraz spokojnie budowa powinna się zacząć. Będę musiał tutaj zwiększyć ilość tych domów, bo jak wiadomo, będzie mi to pochłaniało całkiem spore ilości ludzi. Nie to, tylko chciałem to, żeby mi tego nie wyłączyć. No to się przydaje, jakby nie patrzeć. Okej, no jest... Odnoszę wrażenie, że jest problem z tym drewnem. Dlatego tutaj bym chciał zwiększyć ilość osób i dodałbym jeszcze jedną osobę, która tym drewnem by się zajmowała. Bym zmniejszyć rybaków, bo oni w sumie tam zbyt dużo nie są, za bardzo nie są mi potrzebni. Moje jedzenie jest całkiem na przyzwoitym poziomie. Tutaj 4, którzy cały czas wydobywają, ścinają właściwie drewno. O, coś mi się tu z kamerą dzieje. Okej, cały czas oczywiście mam też zapas wielu pól, z których będę mógł później korzystać. Przy czym na chwilę obecną tego nie chcę robić, a tu już się właściwie ku końcowi zmierza moja budowa. Okej, mamy nową osobę do pracy. Więc zaraz tutaj wyślemy kogoś, żeby już od razu w kopalni pracował. Zróbmy, myślę, że po czterech. Sprawdźmy, skąd oni będą tutaj dochodzić. Okej, no mają kawałek. A w związku z tym, że wolałbym unikać sytuacji, gdzie muszą po prostu daleko chodzić do swoich domów, to też wolałbym zbudować tutaj jakieś domy. Okej, myślę, że trzy na razie spokojnie starczą.
Trochę kamienia. No mam tutaj spore zapasy, więc nie będzie żadnego problemu. Okej. Tutaj spokojnie. Okej, także cztery domy tutaj mi powstaną dzięki temu, jak wypchnę te obie kopalnie 30 ludkami. To będę miał oczywiście wszystkich tutaj blisko. Ale okej, moi drodzy, to byłoby na tyle w tym odcinku, tak więc dzięki za oglądanie. I cóż, pozdrawiam i trzymajcie się ciepło. Do następnego. Pa, pa.